witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i muszę przyznać na samym początku tego odcinka z Outlast'a Whistleblower, że to jest bardzo satysfakcjonujący widok. Tylko w dalszym ciągu nie wiem, jak on się tak zawinął, że tam wylądował. Czyżby pomoc ducha? Raczej na pewno. A to już bliżej końca pewnie niż początku, więc duszek prędzej czy później musi się pojawić, bo on tutaj gra główne skrzypce przecież. Chyba. A to właśnie ten moment, skoro on nie żyje. To gdzie mam iść? Tutaj? Nie. Tu na pewno nie, tutaj mnie zaciągną, więc idziemy tam, gdzie udało nam się otworzyć drzwi. W poprzednim odcinku. To właśnie tu, tędy czy tędy? A w sumie można to delikatnie wyeksplorować, teraz nikogo tutaj nie będzie. Ej, stop. Nie, nie, nie. Tutaj nie w tą stronę zupełnie. Trzeba było polecieć tam. Jeżeli się nie mylę oczywiście, nie? Ale... to mi się często zdarza, nawet bardzo często, nawet za często. Dobra, ale dobrze, tym razem. Emergency Evacuation. Właśnie bierzemy w niej czynny udział. No. Wszystkie koszmary za sobą, teraz już naprawdę. Pozostaje jeszcze Chris Walker, duchy, inne psychole i 100 innych rzeczy, które możemy tutaj zabić. No, super. Nie, już myślałem, tylko kółeczko. Od jakiegoś wózka i nawet parę tych kółeczek. Coś tutaj z łóżek robił może... coś innego. Jakiś majsterkowicz. Ale nie chcę zgadywać co. No delikatnie może. Wszystko płonie! I loading screen przerywa. Czemu ten loading screen tak bezczelnie przerwał? Ja chcę się dowiedzieć, czy tam naprawdę wszystko płonie. Czyli, że cel Waylanda został spełniony. No kurde, super, super. Tak jest. Wszystko się pali. Zacznie palić tylko kościół. Ej, a może Miles już jest? I tam płonie właśnie ojciec Martin. Tak by się rozgrywały te dwa wątki obok siebie? Co jest? Oj, niedobra zwierzka. Niedobra zwierzka. Ale ej. No dokładnie. Płonąca kaplica gdzieś w oddali. Nawet nie wiedziałem, że mamy kaplicę. Gdzie jest Bóg, gdy go najbardziej potrzebujesz? Tam, gdzie go nie widać. Dobra. Ale co, popatrzymy jeszcze troszkę? Może jakieś kolejne przemyślenie. Waylong. Weber. Ciężkie ma to imię do zapamiętania jednak. Ej, dobra, tam był ktoś. Słyszycie tą muzykę? Dokładnie do takiej muzy płonął ojciec Martin. Ej, jest! To się dzieje symultanicznie, obok siebie, równolegle. Ale dobrze. Czy naprawdę długo tutaj byłeś, ej. Waylong. Zresztą Waylon. A jak cię mnie zauważą, to rozumiem od razu... czapa. I dziękuję bardzo, do widzenia. Cholera, dobra. Jeszcze kuśtykam. Ej, czyli może... dobra, może do Milesa właśnie strzelają. Okej, okay, shoot to kill, rozumiem. Taki rozkaz. Dobra, hop. Nie przeskoczę, ale widziałem chyba dokumenty. Dobra, przeczytajmy na uspokojenie nerwów. Zawsze dobra lektura tak na mnie działa. Od Helen Grant do grupy 8416. Wycofanie Rudolfa Werniki. Szanowni Państwo, wstępne czynności związane z bezproblemowym wycofaniem Rudolfa Werniki z administracyjnych i finansowych struktur kompleksu Mount Massive zostały już zainicjowane. Zaawansowany wiek doktora Werniki zapewne zneutralizuje wszelkie podejrzenia osób trzecich oraz samych pracowników, wśród których nazywany był pieszczotliwie strażnikiem krypty. Formalnie rzecz ujmując, doktor Werniki zmarł lata temu. Aha, jak to? A no formalnie, dobra, ale on cały czas tam żyje, czyli co, na nowo chce się go uśmiercić, tym razem na serio? Spoko! Podpisuję się pod tym. Rozumiem, iż pacjenci o takich numerach zostali już wyznaczeni do przeniesienia. Wszyscy jesteśmy niezmiernie podekscytowani możliwościami zysku, jakie może przynieść nowy projekt. Podczas przeglądania dokumentów doktora Werniki nie natrafiłem na żadne informacje odnośnie trzech śniących świadomie. Wydaje mi się, iż możemy założyć, że dr Werniki był na tyle rozkojarzony częściowym sukcesem Billy'ego Hope'a oraz swoją własną przypadłością, że zignorował prawdziwe
prawdziwie istotne odkrycie. Nawet minimalne wykorzystanie tej metody jest trudne do przecenienia. Mam jedynie nadzieję, że nowy ośrodek badawczy będzie zabezpieczony w stopniu umożliwiającym przebywanie w nim kobiet i będę mogła na własne oczy obserwować stosowanie metody. Kurde! Nie lubiłem ich wcześniej, jak cholera, i teraz jeszcze uderzają w kobiety. Czyli to, co jako mężczyzna, to czego ja bronię. Nieważne jakiej sytuacji. Kurde. Super, jesteście na mojej czarnej liście. Nawet na moje czarniejsze liście. Z wyrażami szacunku, Helen Granat, a nie Grant. Granat. Kurde, jeszcze lepsze nazwisko mogę wymyślić. Departament prawny Merkow. No tej pani nie lubimy już od poprzedniej części, od podstawki. Ej, chyba się przebiły po mienie przez sekundkę. Dobra. Oni polują na psychicznie chorych. Ja nie jestem psychicznie chory. Nie. Idę w drugą stronę, ale oni mają latarki. Ale przerąbane, dobra. To teraz szybkość jest moją jedyną bronią. Jak officer down? Dokładnie, czyli w tym momencie... gospodarz i tak dalej. Rozumiem. Ej, dobra, temu możemy za Milesa zrobić. T-baga. Wiem, że to bardzo chamskie z mojej strony. Ale wiesz, się zasłużył. Dobra. Nie tu, i nie tu, i nie tu. Kurczę, ja myślałem przez całą grę, że to jest prequel, a to nie jest wcale aż tak bardzo prequel. Stand alone game. Jakby. Ściśle powiązana z wydarzeniami z podstawki, oczywiście. Okej, okay, może te drzwi? Closed. Dobra, dalej rozumiem. Kapliczka płonie. Czy ogień już się rozprzestrzenił dalej? Nie, jeszcze nie. No dobra, czasami wystarczy taka mała iskierka, żeby wszystko się zajęło, nie? No to już tak właściwie nie jest mała iskierka nawet. Ktoś tu się dobija? Nie. A może? Sprawdź się za oknem? Nie mogę, czyli nie. Jedyna droga to przy ciebie. W pełnej ciemności oczywiście, a jak żeby inaczej? Na zapisywanie. Przy zamkniętych drzwiach, czyli tutaj, ta ścieżka. Ta uspokajająca muza i ten złowieszczy korytarz. Ej, pięknie tu jest. Naprawdę pięknie. Cieszę się, że zagrałem w tą grę. Naprawdę cieszę się w tym momencie, że zagrałem. Mimo to, że w paru momentach naprawdę się prawie można było posikać ze strachu. No i takie widoczki psują ten piękny feeling. Okej, tu zamknięte, tu nie przejdę. Dextera już nie puszczają, widzę, albo ktoś wytarł telewizor, albo to nie to pomieszczenie. A ktoś biega po korytarzach? Dobra, słuchajmy się do kominka może. Waylon. Nie, dobra, Kid. Trzeba chociażby szpyknąć, co się dzieje. W sumie nic złego. Dobra, to może najwyższa pora podążyć tym korytarzem. Na spotkanie z przeznaczeniem. Ale rozglądając się dookoła, bo są dokumenty, chociażby. Może rzucą troszeczkę więcej światła na całą sytuację. Zezwolenie na przeniesienie pacjentów, tych trzech właśnie. Czyli pewnie to są ci śniący świadomie, tak podejrzewam. Z ośrodka badawczego Merkow Montmassive do Merkow Art, ośrodek Zeichner. Kurczę, no, czyli może jednak zalążki Outlasta dwójki. Jednak. Uwaga! Poziom protokołu bezpieczeństwa. Potrójny czarny. Chemiczne środki uspokajające fizycznie, unieruchomienie oraz oddzielne, adaptacyjne komory hiperbaryczne. Powinny być użyte podczas transportu. Stymulujące środki chemiczne wysoce zalecane dla personelu w obrębie 500 metrów od transportowanych pacjentów. Wszelkie próby ponawiązania komunikacji powinny być uznane za halucynacje i zignorowane. Jakiekolwiek grymasy twarzy nie powinny być interpretowane jako pogorszenie stanu pacjentów. Pacjenci pomimo utraty wzroku są świadomi otaczającego ich otoczenia. Uwagi. Poświadczenia bezpieczeństwa dla
projektu Wall Rider nie obejmują uzyskiwania informacji na temat pacjentów, tych trzech właśnie. Nowe poświadczenia bezpieczeństwa zostaną wydane wraz z wytycznymi bezpieczeństwa. Moment, ale czy jednym z tych trzech wymienionych pacjentów z numera jest Billy Hope? Czy może jest trójka jeszcze innych, obdarzonych nadnaturalnymi zdolnościami ludzi? To czy nie, no w sumie wiem, czy takie nadnaturalne. Tutaj wszystkich traktują tym polem morfogenicznym jak leci, nie? No ale kurczę, no może oni mają coś w sobie akurat? Ej, to chyba było pierwsze pomieszczenie, jakie wymolestowałem będąc Milesem. Nie, dobra, déjà vu, nostalgia, to było dawno temu. W sumie nie aż tak dawno. Nie, ale serio, czy może... To inaczej, skoro Billy Hope był jednym, powiedzmy, z tych trzech, to jeszcze pozostaje dwóch. To cholera jasna, na tyle duchów się nie pisałem, nie? No dobra. Może w kibelku. Ratunek. Oj, co to było? A, bo bateria, resztka. Pozostaje tylko, dobra, tutaj nawet nie patrzę, czy jest spłukane, na pewno nie. Tej, to jest chyba czy... prawie czysty, no dobra, prawie czysty kibel, woda nie jest spłukana. W dalszym ciągu. Brak podstawowych zasad higieny, elementarnych cech ludzkich. Ej, tu powinna być dziura w szybie już. Jeżeli dobrze chronologicznie ułożyłem wydarzenia. Dobra, najpierw tutaj sprawdźmy. Pozamykane, w cholerę. Ej, to pewnie ci chodzą i zamykają, po prostu, żeby nie było przejścia. Czyszczą pomieszczenie za pomieszczeniem i nie ma biegania. Ej, bardzo mądrze. Biblioteka? No, niedoczekanie. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Jeszcze momencik. Ej, i tam jest ta dziura? Nie no, ja to muszę sprawdzić, sorry, wybaczcie. A tak, tam. Tam. Kurde, nie widzę. Jest! Dokładnie. Miles sobie był. Czyli miałem rację. Chapel, Recreation Hall, Library, Lobby. To mogę? No. Ale bez blokady jeszcze, to może powinna być taka możliwość. Cholera, niby mogę zbiec na dół, ale... Tutaj zabarykadowane, no na library. Też zamknięte, czyli serio, na dół. Może faktycznie wyjście, ale nie, no kurczę, kolejny bohater, który ma zgarnąć serię. W klatę. Narzeć się łowie, to ja dziękuję bardzo, nie? No dobra. Tylko ta muzyka, no, coś mi się wydaje, że ona fałszywie mnie uspokaja tylko. Tylko fałszywie. No i te otwarte drzwi, no. Mr. Park. O. How the fuck are you still alive? O, miłe spotkanko. Przeczytajmy od razu. Jeremy Blair. Mój przełożony, człowiek, który z chęcią przyglądałby się, jak obdzierają mnie ze skóry, zasypują solą i gwałcą, byleby dało mu to awans i kilka martini. Ranny. Umiera, a o ile już nie umarł. Próbuję mu współczuć, naprawdę. Próbuję. Ale nie ma mowy o tym, żeby zatrzymał mnie przed wydostaniem się z tego zapomnianego przez Boga miejsca. Lisa, wracam do domu. I'm coming home. Tak jest. You help me? I'll help you. Nie ma takiej opcji, chłopcze. Czym cię mogę dobić? Czym cię mogę dobić? Serio, szukam teraz przedmiotu. Doniczka? Doniczka mi się wydaje być bardzo dobrym przedmiotem. Serio. Co za menda. Chora, mówiłem, że trzeba było doniczką? Nie. Nie w ten sposób, no... dzięki. Kasper, the friendly ghost. Nie, serio, naprawdę ratuje mnie częściej niż mnie próbuje zabić, więc... No, ale dokładnie taki sam koniec czekał innych, z którymi się spotkał. No dobra, rana kłuta brzucha, uszkodzona noga. No też radę doczłapać się do samochodu chyba, nie? Way long. Come on. Tylko raz cię pchnął, no jeżeli nie rozwalił żadnych wewnętrzności poważnie. No właśnie, ej, nawet całkiem dobrze człapie. Jeszcze potrafi sprintować nawet. Nieźle, ale dobra, zobaczmy, może notatka ostatnia. Opuszczając ten kurde koszmar, nie wierzę, że to się ma udać. Nie, serio, nie wierzę, że to się ma udać. No nastaje nowy dzień. Nadzieja. Kurde, w stronę wschodzącego słońca, dawaj.
Nie, ale serio, może faktycznie się uda. Ej, i do samochodu Milesa! On tam chyba kretyn zostawił kluczyki. O, bramą, pewnie, że bramą. No, on tam dalej jest. No. Jakaś rozadka? Wszystko opuszczone? Ej, nie wierzę, serio? Autentycznie morda mi się szczerzy. Żeby to miało się udać. Tu? Coś? Nie, 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 tylko samochód. Tak! Nie wierzę. I tak się sprawy zapętliły. Informator wydostaje się cudem żywy. Oj. Widziałem kogoś. Dawaj zbliżenie, na maksa. Czyżby właściciel samochodu? Nie. Nie! Nie mogę skręcać, a już bym odjeżdżał. No, 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 no. Ej. Trochę cliffhanger, ale może się udało. You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoia. Idealnie, udało się. Moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child. Dzieci, tam dwóch synów było. Ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. No i o to mi właśnie chodzi, ale mi się wydaje, że ten koleś jest... Life is over. Everyone you love is... lekarzem. Sylwetka czaszki podobna. Kształt. Is hurting Murkoff worth that much to you? Pewnie, że wyślij, cholera. Po tym wszystkim? A, mogę to nagrać? No chyba jedyna opcja, wysłać to w cholerę i pogrzebać tą firmę żywcem. Nie no, idealne zakończenie. Naprawdę idealne zakończenie. Polecam w ciemno dodatek Whistleblower do Outlasta, naprawdę warto. Warto to przeżyć. Outlast na sterydach dosłownie. Panowie z Red Baller znowu dali sobie radę. No oczywiście nie tylko panowie, również i panie. Zresztą widzimy, jest jakaś kobieta? Aleksandr, nie, to tutaj jakiś facet. Nie, dobra, w każdym razie na pewno jakaś kobieta pracowała, chociażby jedna. Nawet jeżeli miała być to sprzątaczka, ale ona też pełniła pewnie ważną rolę. Dobrze, kochani, dziękuję wam za obejrzenie kolejnej serii ze mną, wspólnie. A, mam nadzieję, że jakiś kolejny straszny horrorek. Równie dobrze. Przyprawi naszą skórę od siarki i będziemy się dalej bać. Dobra, do usłyszenia w kolejnej serii. Prawdopodobnie, mogę wam uchylić ziomka tajemnicy, będzie to Daylight. Ale się wpasowała muzyka idealnie. Dobra, pozdro, cześć, hej!